Dzisiaj powstaje tu farma o mocy 31 MW, bardzo duża farma wiatrowa. Nie jest to koniec naszych planów w tym rejonie. Ta dobra współpraca z samorządem spowodowała, że również myślimy o dużej farmie fotowoltaicznej. W najbliższym czasie już jesteśmy na etapie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Tak więc Energa OZE jako ten lider wśród koncernów energetycznych, jeśli chodzi o udział odnawialnych źródeł w miksie energetycznym, jest na pewno zobowiązana, to jest największe zobowiązanie tego, żeby kontynuować to nasze zadanie, czyli bycia liderem OZE. I te plany na najbliższe lata wyraźnie pokazujemy, a nie tylko pokazujemy plany, ale również konkretne zrealizowane inwestycje. Zastąpienia tego przemysłu czystą energią. Wpisujemy się znakomicie w program polityki rządu. Tak? To jesteśmy tutaj na dobrą sprawę, głośno o tym chcę powiedzieć, pionerem w tym przypadku i w tej dziedzinie. Oczekiwalibyśmy pomocy. Oczekiwalibyśmy pomocy ze strony wszystkich szczebli administracji. Tutaj od szczebla, że tak powiem, już wojewódzkiego, który dysponuje określonymi środkami finansowymi w ramach czy to regionalnego programu operacyjnego, ale również i rządowego. Tak, żeby ta platforma powęglowa mogła zaistnieć. My sobie z wieloma sprawami poradzimy, ale z takimi kluczowymi, które nie udźwigniemy ze względu na skromność środków finansowych, wbrew temu, co by się powiedziało, że gmina Kopalniana to wcale nie jesteśmy tacy zasobni. My wierzymy, że teraz będziemy zasobni, jak oddacie te inwestycje do eksploatacji. Program, który dałby nadzieję, szansę na to, że w tym okresie trudnym, tej transformacji energetycznej, już całkowitego wygaszania przemysłu, Turku dotyczy, ale również Kogina przecież za chwilę, mówię tu o nas, bo Konin, no dobra. Oczekiwalibyśmy właśnie wspólnymi siłami, tak, żebyśmy wspólnymi siłami przygotowali projekt. Jest życzliwe spojrzenie, jesteśmy tutaj w kontakcie stałym z panem posłem, ze starostą, z kolegami samorządowcami z terenu, gdy mamy pomysł, pewnie gorzej będzie ze środkami finansowymi, ale da się to popchnąć do przodu przy naprawdę daleko idącej życzliwości wszystkich, którzy będą zainteresowani i są zainteresowani tym, aby ta ziemia w dalszym ciągu produkowała to, co przez 60 ostatnich lat czyniła. Panie wójcie, jeżeli jest takie oczekiwanie rzeczywiście we współpracy, to absolutnie my jesteśmy od tego, żeby pomagać. Wiemy, że są nowe pomysły i projekty i proszę mi wierzyć, jesteśmy bardzo tego przychylni. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaweduje całymi środkami europejskimi. Wszystkimi, żeby inne ministerstwo mogło wydać środki, to musi od nas je dostać. Więc proszę mi wierzyć, że to jest dobry adres, żeby rozmawiać o inwestycjach i rozwoju powiatu tureckiego, więc na pewno tych projektów, tych pomysłów, dzięki tym możliwościom, które dzisiaj mamy i temu związkowi mojemu z powiatem będzie sporo i proszę czekać na dobre informacje i o dobre rozstrzygnięcia, o których rozmawiamy, o których nie chciałbym dzisiaj mówić, ale już niebawem będziemy z panem posłem informować zarówno w Przykonie, jak i w Turku i w okolicach, bo kilka rozmów prowadzimy, ale to jest jakby na inną konferencję, na inne spotkanie, ale z pewnością będziemy się spotykać. I chciałbym życzyć gminie Przykona, powiatowi tureckiemu, ale i sobie, i panu ministrowi, aby takich wydarzeń na terenie powiatu tureckiego było więcej. A szepcę tu do ucha pana ministra i wiem, że będziemy wszelkimi siłami się starać, aby takich dobrych wydarzeń dla powiatu tureckiego, wydarzeń gospodarczych było jak najwięcej. Życzę państwu powodzenia i spotykajmy się na takich spotkaniach jak najczęściej. Dziękuję za tę decyzję. Dziękuję bardzo.